przychodach powyżej miliarda złotych. Trzecie miejsce przyznane zostało firmie Totalizator Sportowy, spółka z o.o. Na scenę zapraszam pana prezesa Wojciecha Szpila. Historia Totalizatora Sportowego rozpoczęła się w latach 50. ubiegłego stulecia. Krajczmowa Totolotex, na później pod nazwą Duży Lotek, obecnie Lotto. Dziś najpopularniejsza krajczmowa w Polsce. Czyli Totalizatorowi przekażemy nagrodę. Z pewnością drugie miejsce zajęła firma Cyfrowy Polsat S.A. Na scenę zapraszam członka zarządu spółki, pana Dariusza Czarkowskiego. Cyfrowy Polsat, największa w Polsce i czwarta co do wielkości w Europie platforma satelitarna, dzisiaj spółka może pochwalić się m.in. liczbą ponad 3,5 miliona abonentów i ponad 130 kanałami polskojęzycznymi, w tym 36 kanałów to kanały HD. Celem firmy jest bycie liderem rynku rozrywki w Polsce. I pierwsze miejsce w tej kategorii, czyli powyżej miliarda złotych, zajęła firma LPP S.A. Na scenę zapraszam panią dyrektor Magdalenę Stefańską-Lotkowską. LPP S.A. lider wśród polskich firm odzieżowych, od ponad 15 lat projektuje i dystrybuuje odzież do 12 europejskich krajów z rejonu Europy Środkowej i Wschodniej. Firma systematycznie rozwija się w salonach i wzmacnia pozycję swoich marek, takich jak Reserved House, Mojito, Crop, Sinsay i Promostars. To teraz nie zapomnijmy o tych opominkach od Witchena. Bardzo prosimy, panie dyrektorze. Dziękujemy bardzo. Zdjęcie jeszcze.